Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkim Michalo. Dzisiaj ograniczę się do krótkiego komunikatu, krótkiego przekazania pewnej informacji, która zaczęła mnie bardzo irytować, podnerwiać delikatnie. Wiecie co się dzieje na, z ekskluzywami Microsoftu? Są wydawane na platformy Microsoftu, czyli no, Xboxa One oraz Windows 10. I przeszedł ten proceder, który, o który spekulowano od dawna, żeby konsolowe ekskluzywy trafiały też na PC. I w przypadku gier Microsoftu się to udało, wielcy wydawcy otwierają się na pecety. Microsoft rusza, ruszył pełną, pełną parą w tym kierunku, i od ponad dwóch lat możemy zagrywać się w produkcje kojarzone wyłącznie z Xboxem na Pecetach. No i musiało w końcu dojść do zapowiedzi pierwszej w tym trendzie odsłony halo. Ostatnia odsłona Halo to oczywiście Halo 5 Guardians, wydane w 2015 roku, kiedy jeszcze tego, ten proceder nie był uskuteczniany, ale już potem, na początku 2017 roku pojawiło się Halo Wars 2, które ruszyło również na PC. -ty. Co więcej, remaster jedynki również doczekał się wersji na Steam, na Microsoft Store sterowania myszą i klawiaturą i wielkiej profanacji ogólnie marki. No właśnie, tutaj już zahaczam o to, co chcę powiedzieć. Yy, cóż, kiedy zapowiedziano Halo Infinite i dano tam logo Xboxa, lana oraz yy, PC do Windowsa 10, no to podniosły się trochę komentarze niezadowolenia i yy, yy. i to jest coś, co pojawiło się też pod moimi filmami, które szybko komentowały to, co się tam powydarzało podczas zapowiedzi E3. No i przede wszystkim może przejdźmy do takiego. Yy, zaparafrazuję tutaj komentarz Halo na PC bez sensu. To nie to samo, tylko Xbox. Nie pamiętam jak to szło, nie będę was odsyłał do konkretnego komentarza. Nie wiem, czy on jeszcze gdzieś tam jest. I nie chodzi mi tutaj o piętnowanie nikogo. Każdy myśli to co mu się podoba, ale ogólnie chodzi mi o jakieś takie y, hermetyczne myślenie pod kątem niektórych marek. I tutaj Halo jest świetnym przykładem. Żebyście zrozumieli, powiem to bardzo wyraźnie. Jesteście na kanale o serii Halo. To nie jest kanał o Xboxie, o jakimś konkretnym deweloperze, jakimś konkretnym gatunku gier. Nie. Seria Halo. I teraz powiem to, co chcę przekazać, też to powiem bardzo wyraźnie, więc, te, więc cały czas nastawiajcie uszu. Halo to nie Xbox. Ja uwielbiam Xboxa. Mam obecnie w posiadaniu wszystkie konsole obecnej generacji, gram na wszystkim grałem z przerwami na PC, kiedy zaczynałem od Peceta, preferuję zupełnie subiektywnie konsole, a ze wszystkich konsol właśnie Xboxa. Uważam, że sprzęt ten jest najlepszy, najlepiej mi podpasowuje, najbardziej go lubię, najprzyjemniej mi się z niego korzysta. Ale nie zmienia to faktu. Że przeskoczenie marki Halo na inne platformy, w tym przypadku na PC, zupełnie nie zmienia stosunku mojego do samej serii, ani nie zmienia niczego na kanale. Jest Let's Play Halo Wars 2 na kanale, jest w cały wykonany na PC. Uznałem, że ta wersja będzie dla mnie wygodniejsza, wiecie, strategię, myszka i tak dalej. Do człowieka nagle dotarło, że w 2009 trochę się męczył na, tych, na tej Halo Wars 1 na Xbox 360. Dotarło to w końcu do, do mózgu człowieka. Jest bardzo niebezpieczne takie myślenie, które mm, ogranicza światopogląd, może tak to powiedzmy. Wiem, że jest dużo osób, to jest zupełnie chyba jakaś przeciwna frakcja, dużo jest osób na tym kanale, które mówiły nie mam konsoli, mam tylko PC, grałem kiedyś w Combat Evolve, gram do dzisiaj, albo jakieś te popierdółki Spartanopsy, Halo Warsy, wiadomo. I też są takie osoby, które... Halo, no... Polubiły serię, naszą serię ekskluzywów, której od lat nie było na pc I teraz ona wraca. I to, że ona wraca, na jakim ona jest miejscu, w ogóle kompletnie nie zmienia nic z tego, jaka jest ta seria, co jest w niej wyjątkowego, ani całej jej wielkiej historii. Może byłem trochę przeciwny tym głosom, że o, będzie eco Master, Master czy w na PC-cie, pomyślałem, kurczę. Tyle ekskluzywów z lat y, z przeszłych, które miałem na półce i które tak dzielnie zdobywałem, kupowałem na premierę i się hełpiłem nimi przed tutaj pecetowymi nieszczęśnikami, którzy nie mieli tego zaszczytu. Ale jedno szybko do mnie dotarło, że przecież to są wciąż te dobre gry, które ja ograłem. To po prostu nie będzie wersja dla mnie, może, na, może nasze ulubione Halo zdobędzie większą bazę fanów będzie jeszcze większym sukcesem i może czeka ją jeszcze bardziej świetlana przyszłość. Oczywiście tutaj zależy wszystko od jakości tych gier, od tego jak się przyjmą, czy Microsoft nie odwali znowu czegoś głupiego, ale gdyby kiedyś, jakby, jest taka marka, taka marka z Segi jak Sonic. Sega kiedyś była producentem konsol, miała te swoje śmieszne konsole, Dreamcasty i tak dalej, nie pamiętam akurat, nie jestem specem od tamtych czasów, i Sonic był ich ekskluzywem. Ale w międzyczasie firma przestała robić konsole. Jeżeli, na przykład, ta generacja konsol byłaby katastrofalna dla Microsoftu, a dużo się zanosi, że mogła taka być, na początku firma z Redmond zrobiła naprawdę dużo głupich rzeczy, które podkopały jej produkt. Gdyby Microsoft przestał robić, wrócił do bycia tym monopolistą systemów operacyjnych i się skupił, skupił na pc tach robieniem tych Windowsów swoich to Halo by dalej istniało, Halo by nie zniknęło, Halo by poszło dalej, Halo jest większe od Xboxa. Tak samo jak Sonic nie przepadł wraz z konsolami Sega, no bo to, to nie nasze platformy, to nie będziemy robić, tylko puścił je dalej. Sonic stał się multiplatformową grą, do dzisiaj wchodzą gry i można grać na wszystko, na Xboxach, na PCach, na PlayStation, na Switchu, na platformach Nintendo, tam się przede wszystkim zadomowił, a Nintendo kiedyś było głównym przeciwnikiem Głównym rywalem SEGI na rynku platform sprzętowych. Więc, jeżeli by Xbox upadł, jeżeli by się okazało, że Xbox Scarlett nie powstanie, Microsoft po prostu nie wylizało ran z Xboxa One, zostali zmierzeni przez konkurencję, siedzą tam i płaczą u siebie w koncie, to halo by poszło dalej. Halo by nie zarznięto. Jest wielki zespół, który ma pracować. Ile tam było? 10 lat do przodu? Ja wierzę, że to cały czas jest zaplanowane, że to się mieli, zmienia trochę, przychodzą nowe koncepcje, będzie to wszystko dostosowywane pod sukcesy kolejnych odsłon, ale ja wierzę, ja jestem w tej chwili pewien, że ta marka przetrwa wszystko. Oczywiście, jeżeli wyjdzie 10 gier, które będą do niczego, to nic tego nie uratuje, ale Halo ma, jest traktowane przez większość czasu z należytym szacunkiem, więc ja cały czas jestem dobrej myśli. Jeżeli by Xbox na przykład upadł i by nie było kolejnego Xboxa, no to możecie być pewni, że halo rozeszłoby się na inne platformy, bo wątpię naprawdę, żeby na Microsoft Store, na PC jako ekskluzyw dla Windowsa 10, to po prostu się rozeszło w satysfakcjonującej ilości egzemplarzy. I wtedy i wtedy co, nie będziemy w to grać? Nie sprawdzimy naszej ulubionej serii, bo jest na innej platformie. Nasza ulubiona seria gier jest większa od platformy, na której wychodzi, to mogę powiedzieć. Z całym z pełnym przekonaniem. Pierwszy Xbox. Słuchajcie, jest taka prosta yy, kalkulacja. Na pewno pierwszy Xbox sprzedał się w większej ilości egzemplarzy niż pierwsze halo na tego Xboxa. Chodzi mi o tę konkretną wersję. To jest, wiecie, logika, tak? Musiało być odpowiednio dużo konsol, żeby na niej odpalić tę grę. Ale wiecie jakie są szacunki? Szacunki są takie, że nie sprzedano odpowiednio dużo pierwszych Xboxów, no bo te platformy szybko zareagowali, to pojawił się, pojawiła się konkurencja, skończono ze sprzedażą, ale sprzedano na nią dużo Halo, więc to są zupełnie w Halo było większym sukcesem niż pierwszy Xbox. Pierwszy Xbox był sukcesem dzięki w ogóle pierwszemu Halo i to wszyscy wiemy. Chodzi mi o to, że już wtedy było wiadomo, że ta marka nawet wtedy była większa od platformy, na którą wychodzi. I gdyby Microsoft się poddał, no bo rywalizować z PlayStation 2, jedną no z najbardziej kultowych platform sprzętowych w historii, to jest jednak trudno. To marka by wychodziła dziś dalej. Pewnie na początku na pcecie, potem może by się otworzyli na konsolę konkurencji. Jestem o tym przekonany. Więc taki mój komunikat tutaj. Nie zamykajcie się na tak w tak hermetycznym myśleniu. Uważam to za szkodliwe, jest to oczywiście wynikiem wszelkich wojen konsolowo-platformowych i to jest coś, na co na szczęście od dłuższego, dłuższego czasu mam kompletnie wyrąbane i to jest kanał o Halo. Jeżeli Halo przejdzie na PlayStation 4, będziemy oglądać gameplay z PlayStation 4 i będziemy się jarać grą na PlayStation 4, czy tam PlayStation 5, wiadomo. Chodzi, chodzi o jakąś w miarę odległą przyszłość. Tak więc dzisiaj to na tyle. Halo najlepsze. Dzięki wielkie za uwagę. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć.